Witamy Was, kochani, w klimacie halloweenowym. Przychodzimy do Was z różnymi dekoracjami, żebyście zobaczyli, co my mamy z okazji zbliżającego się święta Halloween. Zapraszamy na film! Cześć! Kochani, zaczniemy może najpierw od naszych krasnali, bo krasnale też oczywiście panuje wielka moda na krasnale. Mamy, zobaczcie, takiego krasnala z pomarańczowym kapeluszem, z listkiem, więc jest to taki jesienny krasnal. Oprócz tego, to nie jest świecący krasnal, słuchajcie, ale rzeczywiście taki, zobaczcie, jesienny. Kolejny krasnal w czarnym kapeluszu z gwiazdkami. To już taki bardziej halloweenowy, taki krasnal chyba czarodziej, co Misia? Krasnal czarodziej, tak. I jeszcze jeden taki malutki krasnalek, zobaczcie, też taki troszeczkę czarodziej, bo ten krasnal ma taki niebieski kapelusik. Tu przed nami, jak widzicie, jest dynia. O, jest, mamy dynię, mamy taką świeczuszkę liska jesiennego, też nam dziś nam towarzyszy. I tak, i zobaczcie, teraz troszeczkę mroczniejsze, zaczniemy klimaty. Mamy takie pająki, one są fajne z takiego welurku, z takiego bardziej, może to nie welurek, taki aksamit troszeczkę. O, z takiego materiału, o, cztery pająki, także dosyć spore, przyczepione na taką tutaj żyłkę, więc można je gdzieś porozkładać na jakimś białym materiale. I wtedy będziemy udawać, że te pająki chodzą. I jeszcze mamy dodatkową taką pajęczynę, zobaczcie, dekorację taką do powieszenia kupiłyśmy. Mamy pajęczynę, zobaczcie, w takim specjalnym stelażu. I z pająkami. Tak, i z pająkami, dokładnie, pająki już tutaj są. I mamy, ale my się takie okularki. I takie okularki już widzieliście, dziewczynki. Dziewczynki Was przywitały. Zaraz wszystko pokażę mamciu. I teraz patrzcie, ja się z Wami przywitam. Dzień dobry! Śmieszne okulary, zobaczcie, jakie te gałki oczne są śmieszne, takie przekrwione trochę. I dzień dobry! I wylatujące gałki oczne. Gdyby ktoś takich okularów nie widział, to naprawdę można się przestraszyć. Także dziewczynki mają takie rzeczy. Tak, i teraz, bo my kupiliśmy. I teraz muszę Wam pokazać, jakim Michalina będzie wampirem. Zobaczcie teraz na misie, jakie ma kły. Ponieważ Michalinka szykuje się do święta halloweenowego w szkole, więc zobaczcie, mamy takie kupione specjalne farbki do malowania. I możemy tak zrobić. Amelusiu, to jest świeczuszka. Zobaczcie, i mamy tutaj białą farbkę. O, jest tutaj białą farbkę. Mamy i będziemy malować. Do tego mamy gąbeczkę. Tutaj jeszcze był taki pędzeleczek i też jest taka malusieńka gąbeczka. I jeszcze, zobaczcie, jest farba na przykład, o, czerwona, szara i czarna. Można też coś namalować. Mam A to jest, słuchajcie, fake blood. To jest taka fałszywa krew. Nieprawdziwa oczywiście, więc jak będę malowała Michalinkę do szkoły, a może nagram dla Was specjalny taki odcinek, jak będę malowała Michaśkę. O, będę próbowała zrobić jej taki makijaż. Zobaczymy, czy mi wyjdzie. I zobaczycie wtedy, jak Michaśka będzie wyglądać i czy te farby w ogóle się rzeczywiście sprawdzą. Farby do buzi, będzie takim właśnie wampirem, o, z takimi kłami. Kochani, to teraz przejdziemy do fajnych, świecących rzeczy. Co my, dziewczyny, jeszcze tu mamy? Naszą dynię to już mogliście zobaczyć na samym początku filmu. Ona super świeci, ma takie LEDowe światełko w środku. I jeszcze ten dźwięk! Super ma dźwięk. Oprócz tego mamy dla Was jeszcze dynię i ducha. I oni też świecą fajnym światłem. Tak, Amelcia też ma dynię na opasce.
I jeszcze na koniec Wam pokażemy, jak świeci dynia i jak świeci duch, bo mają bardzo fajny efekt, kolorowe światełko. Ale słuchajcie, mamy megaszne balony. Balony. W takiej jednej paczuszce znajdują się dwa balony z konfetti i dwa balony świecące. I one, słuchajcie, świecą nawet 15 godzin. Ciekawa jestem, czy rzeczywiście będą tyle świeciły. I tu mamy, paczuszki już mamy otwarte i tu mamy jeszcze dynię. Ducha Wam pokażę. O, to jest jeden nasz duch napompowany. I zanim to przeczytałam, rzeczywiście mogłam napompować ten balon jeszcze troszeczkę, żeby był większy, ale trudno. Mamy troszeczkę mniejszego i pokażę Wam teraz balon konfetti, jak wygląda. O, zobaczcie takie konfetti w środku. I w drugiej paczuszce już zobaczcie naprawdę większy ten balon. Spróbowałam napompować większy balon z czarnymi konfetti. Dobra, to teraz napompujemy dynię. Zobaczcie. Poczekaj. Tak wygląda, tak wygląda, słuchajcie, balon. Zobaczcie, dyniowy tutaj. I tu ma napisane Illums. Tak. Trzeba to mocno pociągnąć, proszę bardzo. Mocno, żeby się światełko uruchomiło. No. Tak. O, świeci! I teraz napompujemy balonika, a muszę Wam powiedzieć... Nie napompujesz, Amelciu, bo to trzeba mieć naprawdę dużo siły. Ja spróbuję dużo. Kochani, w paczce tutaj, jeszcze z tymi balonami, zobaczcie, jest taka miarka. Zakładamy balonik, o, tutaj, przez tą dziurkę. Pompujemy balon i zobaczcie, ta miarka nam pokazuje, do którego rozmiaru powinien być balonik. Tu co prawda jest napisane... Illums, ale ja wcześniej już patrzyłam w instrukcji i jest pokazane, że maksymalnie do C, czyli maksymalnie dotąd powinien być ten balon napompowany. Pompuję bez miarki, będę próbować później, a teraz zobaczycie, jak on będzie fajnie świecił. Uwaga, uwaga, poczekajcie, zawiążemy balonik i jest, mamy dynię. Pokaż tu. Chcesz zobaczyć? Tak, masz misia ducha. Misia, proszę ducha, a Amelcia trzyma dynię. Proszę, Amelciu. Dynia. Tak wygląda dynia, a teraz pokażemy Wam, jak świecą nasze malutkie światełeczka. Zobaczcie. To jest dynia i dynia. Zobaczcie nasze światełeczka. To jest duch i duch. Dynia i dynia. Tak jest. Duch i duch, dynia i dynia. To jest pomarańczowa dynia i pomarańczowa dynia. Połóżcie tu, dziewczynki. Połóżcie tu nas. Zobaczcie, jak świeci nasza malutka dynia i duszek. Zmieniają kolory, bo mają takie świecące właśnie światełko LED. Tam w środku jest taka żaróweczka. Kochani, i ostatnią rzecz pokażemy Wam na tym naszym holu zakupowym. Kupiłyśmy takie świecące... Co to są? Dziewczyny? Maski. Tak, taka świecąca maska, glow mask. Jest nawet napisane glow mask, świecąca maska. I ona jest w kształcie... Amelka, jakie to zwierzątko? Tak, w kształcie nietoperza i zaraz zobaczycie, jak ona świeci. O, zobaczcie, w paczce znajdziemy takie plastikowe okulary, jest gumeczka do wiązania, jest taki nietoperz i te świecące patyczki. No to proszę, jedna złamie jeden patyczek, druga drugi patyczek. A jak to mam złamać? No tak trzeba złamać i on wtedy będzie świecił. Mocno łapiemy. Tak jest. I w innym miejscu, szybciutko, tak jest. I tu, tak, żeby światełko się uruchomiło. O, bo tu, gdzie się łapie, zobaczcie. O, o, dobrze, dobrze. I trzeba pomachać mocno, zobaczymy, czy się wymie... O, zaczyna świecić. Zobaczcie, ten już zaczyna świecić. Misia, jak twój? Dobra, i wkładamy tu w jedną dziurkę, zobacz. Tak. Zawijamy. I to udało się? Tak. O, dobra, 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 jedna świeci. Też chyba zmienia kolor, nie? Też mi się wydaje, że tak zmienia kolor. No. Troszkę.
Kochani, okulary mamy już zmontowane. Zobaczcie, tak wyglądają. O, i teraz popatrzcie, jak wyglądają. Amelka, uwaga. Spójrzcie tam. Fajnie świecą. Misia, chcesz zobaczyć, jak się patrzy przez okulary? Tak. Kochani, tak wyglądały nasze skromne zakupy halloweenowe. My się z Wami już żegnamy i zapraszamy Was na kolejny odcinek. Cześć!